Gmina Chojnów to atrakcyjne miejsce dla inwestycji i prowadzenia biznesu. Samorząd oferuje ciekawe tereny inwestycyjne w dogodnej lokalizacji oraz wspiera przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. Oferta oparta jest o założenia strategii rozwoju i obejmuje możliwość inwestowania w strefę przemysłowo-produkcyjną, przetwórczą i usługową. Stosowne uchwały określają reguły pomocy. Przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi w podatkach i opłatach lokalnych oraz wsparcie we wszystkich etapach inwestycyjnych. Organizacjami wspierającymi inwestora są Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w zakresie pomocy publicznej, m.in. zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, Regionalne Centrum Obsługi Inwestora w ramach wsparcia na poziomie regionalnym, a także Powiatowy Urząd Pracy w zakresie szkoleń zawodowych czy wyposażenia stanowisk pracy. Tereny aktywizacji gospodarczej leżą w południowej części gminy Chojnów. Jest to płaski, niezabudowany teren o łącznej powierzchni około 90 hektarów. Grunt podzielony jest na 16 działek o powierzchni od 1,5 hektara do 16 hektarów. Szczególne położenie geopolityczne terenów Krzywa Okmiany, doskonałe usytuowanie, nieduże odległości od stolicy regionu i granic państw sąsiadujących, a przede wszystkim przynależność do gminy otwartej i przyjaznej dla inwestorów na ich potrzeby, to główne atuty terenów inwestycyjnych. Atutami lokalizacji jest dogodne połączenie drogowe, autostrada A4 i A18, droga krajowa 94 i 4, bliskość Czech i Niemiec, Międzynarodowy Port Lotniczy we Wrocławiu obsługujący 2 miliony pasażerów rocznie, oferujący połączenie do najważniejszych miast Europy, trasa kolejowa E39 wschód-zachód zaliczana do sieci międzynarodowej oraz odległości 200 metrów od węzła bocznica kolejowa. Dostęp do dobrze wykształconych pracowników jest atutem gminy Chojnów, który sprawia, że nasza gmina jest atrakcyjna pod względem kadrowym. Bliska współpraca z kierownictwem placówek oświatowych daje możliwość utworzenia klas zawodowych w zakresie wykształcenia przyszłych pracowników pod konkretne potrzeby przedsiębiorcy.